Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z naszej serii z serwera Global. Ale jak widzicie, wchodzimy właśnie do gry. Pofarmiłem troszkę runki. Pofarmiłem nie za dużo, bo energia też nie pozwalała, plus pofarmiłem trochę przed snem. Co za tym idzie, dobiłem 8. level w międzyczasie przy farmieniu. Nie czytałem tych komunikatów, jak widzicie, byłem cały czas na gigantach. B1 farmiłem, ponieważ B2 było strasznie nieopłacalne. Za często umierałem tą drużyną, nie chciałem nic zmieniać w runach w międzyczasie, żeby było tak jak mówiłem, czyli jedyne zmiany na runach będę robił, jak to możecie zobaczyć, więc nie zmieniałem nic, nie robiłem B2, bo za często się umierało, więc robię B1. Robiłem, teraz już prawdopodobnie będzie lepiej. No i dobiłem 8. level, jak widzicie jest komunikat, że właśnie przyszła do nas Reina i mówi nam, że możemy sobie zdobywać bardzo dużo fajnych rzeczy całkowicie za darmo, czyli odblokowały nam się challenge, zakładka tutaj i ona nam odblokuje Monster Training 101, czyli te Monster Training 101. No i tutaj mamy już podstawowe challenge odblokowane. My odblokujemy sobie zaraz Giant Skip, żeby zbierać sobie... O, widzicie, odblokowało mi. Widocznie to już zaliczone było przez to, że dobiłem 8. level i dalej farmiłem na gigantach, bo zazwyczaj trzeba po prostu zrobić giganty B1, żeby robić dalej. Jak widzicie, musimy też zrobić sobie Hall of Magic, także od razu idziemy na to. Zrobimy to B1 jak najszybciej. W sumie już użyję repa, żeby nie było później problemów, jakiegoś słabego tam damy sobie dzisiaj i tyle. Trochę runek poleciało, nie za wiele. Szczerze mówiąc liczyłem, że poleci trochę więcej, ale pamiętajmy, że to było B1, więc nie ma co liczyć na dobre dropy, a w szczególności drop dobrych run. Dlatego zbierałem wszystko i prawdopodobnie dzisiaj nie sprzedamy żadnej runy, no bo jeszcze nie mamy w czym wybierać. Natomiast power-upujemy sobie co nieco, żeby móc robić jednak te etapy trochę skuteczniej. Jak widzicie, piękne słoneczko dzisiaj, co za tym idzie, świetnie rozświetlone tło, bo tak, okno jest za mną, zawsze to jest wspaniałe ułożenie. No i dodatkowo jest jasno w całym pokoju, dlatego ciężko ustawić dobrze balans bieli i kolory, czym się bawiłem już przez chwilę. Ale myślę, że jakoś to wyszło gorzej, że jak nagle słońce zajdzie i zrobi się szaro. Wtedy możecie widzieć mnie trochę gorzej, no ale nie mam ustawień automatycznych obrazu, żeby było wszystko płynne, ponieważ ustawienia automatyczne barwy, kolorów i tak dalej powodują to, że ruch moich ust i dźwięk jeszcze bardziej się rozjeżdża niż to jest aktualnie. Natomiast dodatkowym problemem jest zawsze to, że dowolna zmiana oświetlenia także powoduje to, że u mnie ten ruch się rozjeżdża. Nie jestem jeszcze w stanie zapewnić sobie jakiegoś profesjonalnego oświetlenia, żeby zawsze mieć tą samą barwę i zawsze te same ustawienia, dlatego muszę kombinować. Mam nadzieję, że nie jest to jakieś mocno uciążliwe dla was, no ale jednak samego mnie to wkurza i kombinuję cały czas jak to zrobić, ale drobna zmiana pogody, jak widać wszystko rozświetlone i jest gorzej od razu. Co tu jeszcze? No dzisiaj jest młoda godzina, jak to nagrywam. Szybko dosyć poszły zajęcia, nie miałem za wiele do roboty. Mamy sprawdzić 2 strategie info, czyli szybko sobie to ogarniemy, żeby dostać pierwsze nagrody. Wchodzimy sobie tutaj, robimy Monsters Used. Tu mamy strategie info już zrobione i przechodzimy jeszcze tutaj, sobie też powinno zaliczyć, więc już powinniśmy mieć 2 challenge skończone, po jednym tutaj i tutaj, tak. I odbieramy sobie tu Shannon, nasz pierwszy dobry potworek, taki, w którego warto inwestować. To jest podstawowa informacja w Shannon, warto inwestować i to bardzo długo. Mid-game spokojnie Shannon jest przydatna, dopiero później można ją odstawić na drugi plan, mając Megan powiedzmy, bo Megan jest jednak trochę bardziej przydatna niż Shannon, ale na pewno Shannon ma swoje zasługi w ekspieniu wielu kont. Tak, zrobione. Jakie były kolejne challenge? Zrobić B6 i tu już zaczynają się chyba żywioły nam. O ile się nie mylę w challenge'ach. Czekajcie, sprawdzę. Tak, już podział na żywioły, także dzisiaj może uda nam się zrobić Water B3. Odbieramy, wchodzimy do sklepu, zobaczyć co ciekawego jest. Oczywiście nic. Wysyłamy serduszka, bo raczej tego nie robiłem. Pyk, 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 pyk. Wszystkie serducha poszły. Wysyłamy zaproszenia do znajomych. Tak jest, wszystko wysyłamy. Tak, wszystko się zgadza. Co tu jeszcze? No zobaczmy, jakie tutaj od runek nam wyszło. Pewnie o Blade runach, które już oczywiście też zrobiliśmy w międzyczasie. I na pewno nam nie... A nie, plus 3 na power up, dobra. I kolejna postać na arenie. Greedy przegrał z nami, natomiast pojawił się Razak. Razak na starcie na pewno też nie będzie problemem, jak porunujemy. Bez run możliwe, żeby stanowił jakieś wyzwanie. O, patrzcie, przyjęli już nas. Także od razu wysyłamy im serduszka, żeby wiedzieli, że to dobry wybór. I wybieramy sobie Temple of Wishes. Kupujemy 3000 many, także też nie jest drogie. A codziennie mamy darmowe życzenie. Tu mi słusznie wypunktował Wiechu, że powinienem powiedzieć, że Elfen Ranger Światła jest po przebudzeniu dobrym liderem na starcie oczywiście. Jest jedynym liderem speed, jakiego będziecie mieli, więc tego potwora warto zostawić sobie chociażby po lidera. No i warto go przebudzić. Także słuszna uwaga. Ostatnio to po prostu przemilczałem, nie powiedziałem tego. Robimy sobie Wisha. I tyle. Zobaczymy, co ciekawego poleci. Energia już widzę. Dobrze, zawsze przyda się trochę energii. Expend z wyspy nam się nie przyda na razie. Tu zakończyliśmy misję z Wishem poboczną. Oczywiście doszły nam kolejne bonusy. Mamy New Arenę, więc od razu przechodzimy na arenę. Robimy sobie teraz 2 ochrywali. Arenki nie robiłem. Jakoś nie miałem czasu. Wczoraj, jak się położyłem do łóżka, pofarmiłem trochę te giganty i po prostu poszedłem spać. Dzisiaj chwilę pofarmiłem znowu giganty, także nie przeznaczyłem na to za wiele czasu. Ale też myślę, że przeznaczyłem wystarczająco, aby móc się przebić na kolejne etapy i po prostu nie tracić niepotrzebnie energii ani czasu na farmienie B1. Za chwilę odbierzemy sobie Shannonkę i spróbujemy zdobyć Bernarda, dobijając się do B3. Także to powinien być kolejny nasz cel. Myślę, że warto dostać te potwory jak najszybciej, warto się skupić na tym, żeby je zdobyć, ponieważ Shannon i Bernard na pewno zmienią nam trochę rozgrywkę i myślę, że to będzie dobry sposób, żeby pchnąć się do B5 na gigantach. Tak myślę, ale to już kwestia farmienia dłuższego. I co jeszcze można wam tu powiedzieć? Za chwilę wchodzimy na runki, spojrzeć runki oczywiście, porunować sobie pierwsze potwory i jakoś konkretniej podbić te runki na power up. Myślę, że ten Teon ma niezłe runy, te 3 gwiazdkowe Energy, więc robimy je wszystkie do 6, jeśli mana nam na to pozwoli. Zróbmy jeszcze jedną arenkę tutaj, pewnie się nie uda, bo 16 level koleś ma to nas ogra. Ale chodzi o sam fakt zrobienia areny. Proszę bardzo, jak ładnie Teon dał atak bar, no i możemy dobić. Tak samo zauważył Kędzior, że mówiłem, zastanawiałem się, czy wszystkie garody mają ten bufek na atak bar. Nie mają wszystkie. Ognista ma chyba na wszystkich sojuszników, więc już też inny, a wiatrowa nie ma w ogóle. Tak mówił, więc tak. I to mamy zaliczony kolejny daily. Odbierzmy sobie. Tak, mamy do zrobienia oczywiście Conqueror of the Sea i inne rzeczy. Natomiast my przechodzimy do skrzynki, odbierzemy sobie manę, odbierzemy Shannon i jesteśmy w potworach. Co tu za runy nam poleciały ostatnio? Widzę, mamy jakieś kilka fatal. Nie są to żadne specjalne runki, ale na pewno lepsze niż te, które posiada aktualnie. Lapis. Czy będę miał Blade'y jakieś inne? O, Blade'y poleciały. Def, HP procent, Speed. No, Speeda mógłbym dać na nią, ale czy jest warto? Fatalki na dół poleciały. Tutaj oczywiście. Tą wymienię, no bo warto 3-gwiazdkową wsadzić. A tutaj 1-gwiazdkowa, tu 2-gwiazdkowa to nie miałoby sensu, więc wymienimy tylko jeszcze na runkę Speed. I mamy nadal Fatal Blade. I od razu podbijemy sobie tą rundkę speed na 6, żeby jednak szybko dosyć wykonywała ruchy. Już nie patrzmy nawet na substaty na tej runie. Prawdopodobnie wejdzie w resist i to też nie jakoś dużo. Gdyby poszły dwa role w HP, to by była trochę bardziej tankowata, ale oczywiście musi wejść w resist. Druga wejdzie w HP prawdopodobnie, albo też w resist i to też znowu niedużo. Ale większa szansa chyba na HP, tak jak mówiłem. Tą runkę podbijemy i tutaj też prawdopodobnie nie dostaniemy speeda, tylko dostaniemy defa. Chociaż def też spoko, zawsze warto przytankować trochę potwora na starcie. Nawet jeśli jest to nuker typowy, to dobrze jest, jeśli potrafi przeżyć chociaż odrobinę, a nie wywali się na pierwszym potworze. Oczywiście mówię o oczyszczeniu story, a nie o walce z graczami i o Curious Dungeonach, bo tam to wszystko rządzi się swoimi prawami. No wejdź, Bumko. No wejdź na plus 6. No, musiała dostać speeda. Zobaczmy, czy jest coś jeszcze wartego power-upa. No niestety nie ma. Tutaj mamy jakąś runkę. W zamian za tą oczywiście warto, ale zrobimy ją tylko do plus 3, żeby nie było niepotrzebnego wydawania many. To znaczy i tak jest niepotrzebne wydawanie many do robienia chociażby tej runy na plus 3, ale potrzebujemy to trochę podbić, żeby lepiej sobie radzić na gigantach. Dobra, niech będzie. Ona już wygląda fatalnie z tymi statystykami. Shannonkę, co za Swifty mi poleciały? Mam akurat set Swift, więc spoko. Crit rate, crit damage. O, nic istotnego na nią tak naprawdę. Zobaczmy, na których runach wejdzie akuracji. Albo nawet nie. Po prostu ubieramy to. Ubieramy to. Resist akuracji. Tu mam więcej akuracji. Chyba tak, tu 3, tutaj ten, dobra, damy to. I tu damy, bo ma HP w zamkniętej statystyce, to zawsze coś spoko będzie podtankowana. Despy niby będę miał jakieś, ale bardzo słabe, więc też nie ma co się za bardzo skupiać na despach. Fajnie by było wydropić jakąś runę Energy na drugi i 6 slot, żeby już móc coś robić lepszego. Tutaj mamy jakieś Energy, niestety nic dla niej. To flat HP zostawimy sobie chociażby już właśnie na Shannon. Ubierzemy, zawsze będzie miała ciut więcej. Czy runki Blade mogę na nim wymienić? Co tu miałeś? Def, HP, a tutaj dobra, tom damy. Niech ma już sobie jak musi. Na pewno będzie lepsza, więc ubieramy HP procent na dół. Tu atak był. Ale crit rate jest, niech mu damy ten 1% crit rate'a, to na pewno mu wiele zmieni. Tak samo tutaj 1% crit rate'a, proszę bardzo. Podbiliśmy go trochę, tutaj trójka, no niestety nie wymienimy na nic istotnego, na nic przydatnego. Tu mamy runy zrobione. Temu mógłbym dorzucić, ale po co? W sumie zastanówmy się, czy jest sens. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 potworów, to już nie potrzebujemy nawet używać Hellhonda na nic. Robiona, jakoś zrobiony, no tutaj jest totalna kupa, ale tego potwora też się pozbędziemy dosyć szybko. I tu runy wymienione. No dobra, z tych run co poleciały mi aktualnie, to tak naprawdę mówię, nie ma nic fajnego, ale zostawiamy jeszcze wszystko co jest, żeby było po prostu. Mamy dokończone misje na sety, przejdziemy od razu sobie Mount White Dragon, więc tak, Mountain White Dragon, żeby zdobyć sety Swift, już pierwsze runy Swift, znaczy nie pierwsze, ale pierwsze ze story. Zawsze spoko. Oczywiście długa rozmowa. Tak jest. Póki co to wyglądało dziwnie, że się tak ścięło. Mam nadzieję, że nie będzie takich ścin więcej. I ten. Ogólnie chciałbym właśnie już przebić się z tą drużyną na B3 gigantów. Nie wiem, to raczej to jeszcze nie jest możliwe. Za słabi są, ale zobaczymy. Samym Teonem nie ugram, więc go tankować też nie jest za dużo. Nie ma za dużo sensu jakby pakować power-upów na te runy, co on ma. Warto będzie je zrobić do plus 6, nie więcej. 9 level wbity. Nie wiem, czy mi coś to odblokowuje. Wróćmy do ekranu głównego może. 9 level coś dał, tak. Kazali mi zbudować coś z Glory Shopa. Oczywiście pewnie Sanctum of Energy. Sanctum of Energy z Glory Shopu. Nie mam na pewno tyle punktów chwały. A nie, równo na styk, patrzcie. I budujemy od razu. Ale ścięło. Dobra. Budujemy, robimy OK. Wszystko się zgadza. Za chwileczkę sobie przejdziemy na dalszy etap story. Oczywiście tutaj story warto robić, ale warto też pamiętać o farmieniu lepszych runek. No i tak, warto pamiętać o farmieniu lepszych run, żeby móc robić spokojniej i szybciej te kolejne etapy, które nas będą czekały. Tutaj nawet nie wiem, czy damy radę sobie z Sigmarusem, który jest bossem tutaj na 7. etapie, 7. części tej mapy. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy i tyle. Na starcie naprawdę, nie patrzcie, czy runa jest biała. Ja wiem, że jeśli graliście już kiedyś w tę grę i mieliście, powiedzmy, lepsze runy, lepsze konto, to odruchowo będziecie chcieli sprzedawać te runy. Wczoraj naprawdę bardzo się powstrzymywałem, żeby sam nie sprzedać kilku tych, co leciały z giganta. Zostawiłem. Po prostu jest ten odruch, jak widzę coś po prostu nieprzydatnego, to już chciałbym klikać sell i lecieć dalej. Natomiast nie mogę sobie na to pozwolić na takim koncie jak to. Jest za słabe, za mało runek i trzeba zbierać tak naprawdę wszystko, tylko trzeba wiedzieć jeszcze, w co warto power up dawać, a w co nie, żeby nie wydać całej many i móc jakoś sobie zaoszczędzić na lepsze runki. Niestety na starcie też tak z tą oszczędzaniem many nie jest lekko, bo żeby przebić się dalej, musicie zebrać jakąkolwiek runkę, później tą jakąkolwiek runkę najlepiej jest wymienić na ciut lepszą i spowerapowaną i tak dalej, czyli jest łańcuch wydawania many. Natomiast jeśli nie będziecie powerapować wszystkich run, albo runy jak leci, czyli jedynek, dwójek, bardzo słabych, w ogóle nieprzydatnych i takich, których i tak na nic nie ubierzecie, to jesteście w stanie odłożyć trochę many, nawet chociażby, żeby pozwolić sobie na samonowanie z Mysticali, jakichś tam 10 scrolli, czy coś takiego, albo rozbudowę tych budynków, które są. Także zawsze spoko się zastanowić, na co wydać manę, na co nie wydawać. Możecie zawsze zapytać, jak się zastanawiacie nad czymś. Zazwyczaj pewnie te pytania będą dotyczyły tego samego, czyli czy tą runę warto power-upować, o to mi chodziło. Czy tą runę warto power-upować? Już miałem kilka takich pytań, albo czy warto skupić się na ulepszaniu tego potwora? No, moja odpowiedź była zazwyczaj podobna. Jeśli nie masz lepszej runy, no to spower-upuj ją do tyle i tyle. Jeśli nie masz lepszego potwora z takim liderem, albo jeśli potrzebujesz potwora, który robi to i to, to jak najbardziej możesz się nim zająć. Dostawałem kilka takich pytań na Facebooku, właśnie w prywatnych wiadomościach. Ale jest to uciążliwe, ponieważ powiadomienia z prywatnej wiadomości ze strony Facebooka wyświetlane są bardzo niewygodnie. Natomiast aplikacja Facebooka na telefonie tym bardziej nie ułatwia tego wszystkiego, bo jeszcze musiałem pobrać dodatkową aplikację do zarządzania stronami, więc jest to całkowicie nieopłacalne, niewygodne, niewydajne. Stąd także pomysł na tą grupę, gdzie możecie pisać posty. Jak nie ja, to na pewno ktoś, kto się zna na tym, albo po prostu ktoś, kto uważa, że wie, odpowie wam i wtedy może odpowie ktoś inny, jakaś dyskusja będzie, zobaczymy. Także polecam wam pisać na tamtej grupie, która jest oczywiście link w opisie, także zapraszam tam bardzo serdecznie. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem tej grupy, nie przejmuj się, że jest grupą zamkniętą. Staram się w miarę na bieżąco dodawać wszystkich, oczywiście jeszcze sam moderuję tą grupą. Więc nie ma czegoś takiego, że ja nie muszę nawet na to zwracać uwagi, bo ktoś to doda. A raczej dodaję wszystko sam, wszystkich członków i nadzoruję. Także zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę. Na razie mi jest tak wygodnie. Mam kontrolę jakąś nad tym wszystkim, co się dzieje. No i tyle. Jak widzicie, to sobie spokojnie przechodzimy przez te etapy. Mantrę. Jak to było ta góra? Kurde, zapomniałem. To jest jedna z 3 gór w scenariuszu? Tak mi się wydaje, są 3 góry. Zaraz się dowiemy. Kurde, zapomniałem. Ale lipa. Mount White Dragon. No tak. Tak mi się wydawało, ale wolałem nie palnąć głupstwa. Co jeszcze? Zastanawiam się nadal nad tym, co robicie, jeśli bym dostał nad 5. To jest pytanie, na które jeszcze nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Czy używać tej nad 5? To znaczy, bardzo chętnie chciałbym ją używać, tylko czy skupiać się na rozwijaniu tej danej nadpiątki i po prostu liczyć, że okej, wszystko rozumiecie, czy raczej skupić się na potworach łatwiej dostępnych, chociaż to już by była forma challenge'u, tak? Nie mógłbym użyć na przykład jakiejś tam nadpiątki, którą dostanę, bo wy nie macie jej. No, nie wiem, jeszcze nadal się zastanawiam, pewnie ostateczną decyzję i tak podejmę ja sam. Najpierw muszę oczywiście dostać tą nadpiątkę, co jak wiecie nie jest łatwe. No i tyle. Jakoś trzeba sobie radzić. No i mamy pokonany. Które to już piętro jest? Plateau? Dobrze. I lecimy na Sigmarusa. Zobaczymy, czy to pójdzie tak kolorowo. Wydaje mi się, że jest szansa go pokonać od razu. Już z tymi runkami podbitymi. Normalnie by nie było szans większych. Sigmarus po reworku jest całkiem mocny. Znaczy i tak był dobry, ale teraz buffa dostał i jest jeszcze lepszy. Także też. Jak oglądacie ten odcinek, to albo na kanale już pojawił się pierwszy poradnik z kolejnej serii, albo jeszcze nie. Znaczy poradnik. Omówienie potworów. Już zapowiadałem to i dzisiaj mam zamiar to nagrać, tylko nie wiem, czy nagram, czy wrzucę to po tym filmie, czy przed. Także wszystko się okaże w trakcie. Piszcie propozycję, którego potwora mam omówić następnego w komentarzu. Postaram się to realizować w miarę tak, jakbyście chcieli to widzieć. I po prostu dostosować to pod was, pode mnie, pod wszystkich, żeby każdy był zadowolony. Lecimy z koksem. Sigmarus bije mocno, ale dostał freeza i właśnie umiera przez to. Pyk. Trup. Dobrze. Zajęło to jakieś 46 sekund, dokładnie. Także ok. Spoko. Mamy pokonany Mount White Dragon, więc tak. Teraz przejdziemy na giganty i zobaczymy, czy możemy farmić chociażby już B2 auto z jakąś tam sporą szansą na wygrane, a nie żeby się wywalać co chwilę, bo to też mija się trochę z celem. Najdłuższe rozmowy to są... Najdłuższe przerwy, jakie gra wam nakazuje robić, to jest właśnie ta rozmowa między Elią a Durandem albo innymi postaciami. Po prostu to są makabryczne przerwy. Dobra, tak jak już mówiłem, nie idziemy na Teon Forest, na razie nie potrzebujemy. Przejdziemy sobie na giganty B2. A fuck, nie dałem Shannon, tylko Hellhonda, także pewnie padnę. Zobaczymy. Coś mi się nie zgadza w ustawieniach OBS-a. Zobaczymy, może uda się to naprawić zaraz. Pyk, pyk. Przycięło coś za dużo, więc to nie byłoby spoko. Pyk. I pyk. Powinno być troszkę lepiej, tak bardziej estetycznie. Nie przepadam za właśnie takimi detalami, że coś wystaje z tej ramki. I jak widzicie, słońce zaszło, jest nagle ciemno strasznie, także postaramy się coś zrobić na bieżąco. Bez przerywania nagrywania, bo to też nie ma większego sensu. Podbijemy wzmocnienie i powinno być ok. Także B2 jakoś zrobiliśmy, bez Shannon nawet. Zróbmy B3, ale tu już właśnie użyjemy Shannon sobie zamiast Hellhounda, żeby nam podbiła właśnie ten defi atak. Także też spoko. Tak, możliwe, że tutaj damy ciut mniej, albo nie. Tak, oczywiście bawię się w tym momencie w ustawieniach. To jest bardzo profesjonalne zachowanie, ale myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to zrobić w tym momencie. Żebyście jakoś to widzieli sensownie. A nie czarny ekran. Myślę, że już jest lepiej niż było, że już jakoś mnie widać. Czy jest ok, to nie wiem, szczerze mówiąc. Wiedziałem, że to słońce zajdzie w pewnym momencie. To by było zbyt piękne, jakby przez całe nagranie było słońce. Dobra, na razie lepiej nie będzie. Zostawiamy jak jest. Jak widzicie, póki co idzie nieźle. Nie otrzymaliśmy jakichś szczególnych obrażeń. Prawdopodobnie teraz się to trochę zmieni. Bossy są zawsze trudne. Te na trzecim etapie są wyzwaniem dla nowych graczy, którzy nie mają porównowanych potworów. Natomiast jak widzicie, nie trzeba ich mega runować, nawet nie trzeba dużo power-upa wbijać, tylko trzygwiazdkowe runy już jakoś dają radę, żeby po prostu bez obrażeń jakoś przebrnąć. W dodatku Shannon daje ten bufek na atak power i na defa, więc też jest spoko. Zwiększa właśnie przeżywalność drużyny, mniejsze są obrażenia, które otrzymujemy. Możemy jeszcze wskrzesić się Teonem, wyleczyć za pomocą Fery oczywiście, więc jest nieźle. Jest slow, death break nie wszedł. Niestety nasz łucznik całkiem spore obrażenia robi, jak widzimy. Ale golem także dostał buffy i to mi się nie podoba, bo zaraz padniemy raczej. Halo, halo, Lapis. Tak, wylecz się. Pięknie. Przeżyła dzięki temu. Zobaczymy, czy ugra to Teon. Nie ugrał, niestety. I znowu słońce wyszło. Tak, dziękuję, pogodo. Dziękuję, pogodo, za twoje dary. Oczywiście musi wyskoczyć kamerki i ustawienia na samym środku ekranu, no gdzie inaczej mogłyby wyskoczyć. Super profesjonalizm. Lecimy. Czy warto robić to kolejny raz? Nie jestem pewien. Spróbujemy zrobić B2. Zmniejszyć muszę, kurde, wzmocnienie, bo już teraz jest wszystko rozświetlone oczywiście. Uwielbiam zmiany pogody i uwielbiam mieć okno za sobą. Dobra, jakoś jest. Znowu. Oby ta pogoda, tak wiecie, nie było raz słońce, raz bez słońca, bo będę musiał się w tym odcinku bawić jeszcze więcej. Tak. No B2 nie stanowi żadnego problemu. Mam nadzieję, że challenge udało nam się zrobić. Tam był chyba challenge na stankowanie sobie, znaczy przyjęcie hita na buff, na dev buff. Więc raczej nam to się udało. Przechodzimy do challenge'u. Tak, jeden się udał. Nie, halo, co tu się dzieje? Reach, 15 level, dobra. Czyli nie udało się. Dlaczego się nie udało? Bo nie zrobiliśmy jeszcze B3, no tak. Dobrze, co musimy zrobić, żeby zrobić B3? Myślę, że power up na runach się przyda. Podbijemy sobie runy na Teonie, te z kampanii są całkiem spoko. A zawsze będzie miał ciut więcej HP i wtedy już by ugrał to B3. Robimy je do 6, nie więcej, nie warto dalej. Zajmiemy się najpierw runami na slot 2, 4, 6. Dopiero później kolejne, żeby też nie wywalać za dużo many. Wszedł atak, nie jest źle. No, speed jakiś. Tak. Zobaczymy, ile HP wyjdzie z tych run na slot 246, żeby nie power-upować niepotrzebnie slotu 135. Wydaje mi się to niezłym rozwiązaniem, żeby zaoszczędzić trochę many. Te runy nie są jakieś urzekające. Dobra, czy z tym HP on sobie poradzi z B3? Zobaczymy, czy pokona B3 na automacie. Bo taki jest raczej ten challenge, żeby po prostu pokonać B3 na auto bez użycia repa. Tak mi się wydaje. Możliwe, że nawet nie na auto, ale nie chce mi się inaczej walczyć. Manualny tryb wydaje mi się bez sensu. Jeśli będziemy auto robili, to jest ok. Tak, muszę często popijać. Zauważyłem to ostatnio już przy dłuższym odcinku. Chrypę po prostu dostaję, jeśli cały czas mówię. Pewnie to jest kwestia jakiegoś wyćwiczenia, przyzwyczajenia do rozmawiania przez pół godziny cały czas. Raczej tak, chociaż też ciężko powiedzieć, od czego to jest. Raczej wystarczy popijać, po prostu nawilżać struny głosowe i będzie ok. Tutaj, jak widzicie, giganty się bufują. Wiatrowe etapy są zwykle uciążliwe właśnie przez te bufy, które dają na siebie te, nie giganty, golemy oczywiście. Ale jakoś powinniśmy przez to przebrnąć. Wodne etapy byłyby dla nas spoko, wydaje mi się. Powinniśmy robić tam właśnie największe obrażenia, ze względu na to, że zaraz do tej drużyny dołączy Bernard. Jest w nim Shannon. Mamy Lapis wodną, także zobaczymy. Właśnie, jak dołączy Bernard, prawdopodobnie Ferry się też pozbędziemy. Pozbędziemy się Alusi. To się wydaje całkiem spoko rozwiązaniem, ponieważ i tak na niej nie chciałem rozwijać żadnych dobrych run, bo po prostu nie przepadam za tym potworem. Resist na liderze nie bardzo. Zawsze, nawet pamiętam, jak kiedyś grałem na moim koncie, na tym właśnie moim koncie na Europie, przebudziłem Elusię sobie. Nie używałem jej na pewno na liderze, a używałem ją co najwyżej jako healera, który musi zdjąć efekty albo uśpić kogoś. Coś nie pykło. Coś nie pykło, poszło jeszcze gorzej. Spróbujemy jeszcze jedno podejście. Jeśli się nie uda, to znaczy, że musimy podbijać runy dalej. Nie tylko na Teonie. Jak zdobędziemy runy na Bernarda, czyli jakiekolwiek Swifty, pójdziemy raczej na właśnie Mount White Dragon, farmić sobie te Swifty na slot. Powiedzmy 2, 4, 6, żebym miał speed HP. Nieważne, czy to będą jedynki, dwójki, trójki, ja chcę po prostu, żeby już miał swoje statystyki. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie. Na pewno speed musi mieć, żeby on jak najczęściej robił. Pomimo tego, że ta runa i tak da niewiele mu tego speeda na etapie tym, który my spotykamy wrogów na arenie. Runa ze speedem 3-gwiazdkowa, wspołrapowana na 6. Chyba że będzie naprawdę dobra, to na 9 ją spróbuję zrobić. Chociaż nie sądzę, żeby to było w ogóle opłacalne. To powinno nam dać już na tyle dużą przewagę, że ten Bernard ruszy się pierwszy, da atak Barbufa i wtedy będziemy w stanie atakować, wygrać to jakoś. Też zastanawiam się właśnie, jakie potwory robić, żeby to jakoś fajnie pokazać. Czy takie standardowe potwory, typu zaraz złapię Ramagosa, gdzieś będę go rozwijał i później dam mu runę HP ze scenariusza i będę napierdzielał nim wszystkie etapy. Po prostu Ramagos będzie solował, cleanshotował wszystko. Czy skupić się raczej na innych potworkach, żeby pokazać, że innymi potworami także się da to zrobić. Natomiast i tak nie chcę sobie za bardzo utrudniać tego wszystkiego, tak? To ma być zwykły gameplay, tak jak zwykła osoba by grała, po prostu ktoś łapie grę, zaczyna grać w nową grę, robi, no dobra, może już nie robi wszystko na ślepo, bo w moim wypadku ja już wiem mniej więcej co robić i nie zrobię głupich wyborów, raczej, no oczywiście może się zdarzyć, tak, przypadek jakiś, czy po prostu nierozważna decyzja, natomiast grając w nową grę na pewno robi się gorsze decyzje niż ja mam zamiar tu robić. I to raczej nie będzie nadal porównywalne, taki nie będzie realistyczne, ale postaram się jak najdokładniej właśnie takie rzeczy opisywać, które dlaczego robię tak, nie inaczej, dlaczego myślę, że to jest dobra decyzja i myślę, że tak będzie sensownie prowadzić tą serię. Dobrze, zbieramy Bernarda, ponieważ właśnie on ma atak speed buffa, atak bar buffa. Czym jest atak bar, to na pewno wyjaśnione jest w którymś poradniku, jeśli nie, to już niedługo się pojawi, tylko napiszcie w komentarzu, jeśli nadal nie wiecie co to jest. I oczywiście czekajcie trochę, a na pewno taki odcinek się pojawi. Idziemy do skrzynki odebrać Bernarda, odebrać manę. I nie wiem czy jest sens, ale idziemy na hard, może się uda? Spróbujmy hard zrobić. Powinno być zabawnie. Możliwe, że nas zabiją od razu, możliwe, że nie. Jak widzicie, na hardzie potwory mają wyższy level. Już mają runy, nie są takie papierowe, że wszystko tutaj się tak łatwo zabija. Już mogą stanowić pewne wyzwanie i zraniły nawet całkiem ładnie. Ta garuda całkiem ładnie zraniła naszą Lapis, 2 hity już dała i zestunowała, także jest już coś ciekawszego. Czy to wygramy? Nie wiem, ale warto spróbować na pewno. Jeśli się uda, to możemy spróbować dalej po prostu B2. Tutaj drugi poziom tego farmić, żeby dostać jakąś lepszą runkę speed. A jeśli się nie uda, no to po prostu idziemy na normal, farmimy sobie na Bernarda i idziemy na giganty. Tak, jestem w sumie ciekawy, jak nowy gracz patrzy na potwory i w jaki sposób patrzy. Czy właśnie jeszcze w dodatku nie znając języka angielskiego na tyle dobrze, żeby zrozumieć. Czy patrzy po prostu na wygląd, czy próbuje walczyć z tym potworem, bierze potwory, które sprawdził już, spotkał już na jakiejś rundzie i widział, że robiły jakieś efekty, czy szuka informacji w internecie. Koniecznie mi piszcie w komentarzu, jak wy zaczynaliście w to grać, jeśli jesteście już osobami, które grają wcześniej, które już grały w tą grę, a jeśli dopiero zaczynacie, to powiedzcie mi, jak sprawdzacie, który potwór waszym zdaniem jest dobry. To jest dla mnie bardzo istotna informacja, ze względu na to, że będę wiedział mniej więcej, jak się kierować przy wyborze postaci do omawiania, jak kierować się właśnie w poradnikach, zwroty do was, czy tam porady dla was. To jest całkiem istotne i myślę, że fajnie by było, jakbyście mi odpowiedzieli na to pytanie, jak wy kierowaliście się w momencie, gdy zaczynaliście w to grać, albo aktualnie zaczynacie w to grać, jak kierujecie się wyborem, którego moba robić, którego nie robić i jak go robić. Yeti nam poleciało. Śmiesznie. Spróbujmy zrobić B2. Myślę, że całkiem spoko idzie. Jeśli dalibyśmy radę nafarmić na hardzie, tutaj runkę na slot drugi speed, to już wtedy reszta runek nie jest aż tak istotna i możemy nafarmić sobie Energy na sloty 4, 6, bo na normalu na Garen Forestie powinno... nie na normalu, na hardzie na Garen Forestie powinno być łatwiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powinno być ciut łatwiej niż tutaj i będzie po prostu szybciej szło farmienie run HP procent i wtedy dofarmić na normalu brakujące sloty run, żeby złożyć dwa sety ten Swift Energy, tak myślę. Na Bernarda Shannonka będzie miała też Swift Energy, także nie jest źle. Niedługo jak pofarmimy więcej giganty, poleci więcej desp run, to wtedy zrobimy Shannonkę na desp coś. Zobaczymy co. Z tego co pamiętam, moja Shannon była na Disper Focus albo Disper Energy, bo ona musi mieć HP, a ona jako dwugwiazdkowy potwór bazowo nie jest tankowata ani trochę i to jest najsłabszy punkt zazwyczaj drużyny na GB10. Jeśli ktoś daje tam Shannon, to ona jest zazwyczaj nie dość tankowata i umiera dosyć łatwo. Także o tym też warto pamiętać, że Shannon musi mieć dobre runy Energy, żeby mieć HP. To znaczy dobre runy HP procent, już niekoniecznie Energy, ale drugi set Energy także jest przydatny na niej. Przycięło coś? No tak. W późniejszych etapach oczywiście, jak będziemy rozwijać się już jakoś na tych gigantach, myślę B5 spokojnie byśmy mogli farmić za powiedzmy 3 dni. Już myślę, że wtedy przebijemy się na B5. Spróbuję oczywiście to z wami na odcinku zrobić. Wtedy tam farma naprawdę zacznie się konkretna i z zestawienia będzie widoczne już myślę tak tydzień po tygodniu. Jak zobaczymy tydzień pierwszy, co się działo, tydzień drugi, będzie widoczna już druga zmiana. Duża zmiana, tydzień trzeci już będzie jeszcze większa zmiana, ponieważ im dłużej pogramy, tym naprawdę mamy większe możliwości, więcej manewrów na postaciach, większa manewrowość co do run, co do składów potworów, które wybieramy na jakieś etapy, bo i tak za chwilę posamonujemy sobie z Aną Scrolli. Jakby poleciała runka Swift Speed, to by było dobrze, niestety poleciała Harpu, także przejdźmy do samonowania może. Ile mamy miejsca? No trochę miejsca jest, a Roli też mi poleciało sporo, więc zobaczymy, może polecam jakieś skillapy, czy to dla Shannon, czy to dla Bernarda. Niestety, jak póki co widzicie, nawet nie ma szans na błyskawice, ale wydaje mi się, że To jest całkiem normalne, że na starcie raczej... Poleciała nam Garuda, ale tą Garudę zostawimy na skill up dla Konamii. Wtedy jak dostaniemy Konamię, to pozbywamy się Teona. Przynajmniej nie spaszujemy go, bo jest reviverem, którego łatwo mieć na starcie, znaczy którego... Inaczej, jest reviverem, którego ciężko zdobyć w inny sposób na starcie, no chyba że Epikion wiatru, to wtedy tak, okej, spoko. Epikion wiatru już też jest w stanie zapewnić jakieś tam wsparcie, ale myślę, że Teon nie jest takim złym wyborem, żeby go sobie zostawić. Możliwe, że na późniejszym etapie zmielicie go, ale na początku myślę, że nie wadzi wam jakoś bardzo, żeby go mielić. Odbieramy sobie daily challenge, żeby widzieć, co jeszcze musimy zrobić dziś. Dobra, posamonowane, wchodzimy w Power Up Circle. Dobijemy Hellhonda na max level. Ile był max na 15? 20, dobra. Ile był max na 15? 20. Jestem kurde głupi. Przeczytałem 15, że będzie miał 15 level. Ile był max na 2 gwiazdkach? Się zastanawiałem, tak. Wybijamy tą paszą. Nie będziemy na razie ekspić jedynek, żeby robić 2 z nich i tak dalej. Myślę, że to na późniejszym etapie się zajmiemy na tym. Albo ja będę to wbijał pomiędzy odcinkami i po prostu pokazywał wam, co robiłem. Albo w skrócie będę omawiał to, bo pałaszowanie i power-upowanie tych potworów to nie jest też najciekawsza rzecz na świecie. Dobra, nie mam nic innego ciekawego, także przejdźmy z powrotem na White Dragon i nie mamy energii. Także zobaczmy, może mam w skrzynce trochę energii. Ile mamy expa? 52%. Odbierzmy 20 energii i pofarmmy. Później spróbujemy zrobić... odebrać trochę nagród z challenge'y i możliwe, że ten exp, który tam leci, wystarczy do dobicia levela. Także też spoko, myślę. No, jak mówiłem, na starcie największym waszym wrogiem jest brak run jakichkolwiek. Później kolejną rzeczą, na której musicie się skupić, będziemy musieli my także się tu skupić, jest wymiana run już na odpowiednie, na takie, które potwory potrzebują. Nadal to będą runy 3-4 gwiazdkowe, ale te runy już na pewno dadzą nam jakiegoś kopa do przebijania się dalej, później wymiana run 3-4 gwiazdkowych na 5, być może 6, jeśli naprawdę przyfarcimy przy dropieniu. Raczej bym nie sądził, że 6 nam poleci zbyt szybko, także 5, 4. No i później już zastanawiać się będziemy, czym przebijać się na GB10. Później na toa będziemy kombinować, jak się wbić wyżej. A arenkę będziemy farmić, będziemy możliwe, że już kombinować podbijanie dragonów na wyższe etapy, na wyższe, ale nie sądzę, że będziemy używać te słabe runy na starcie. Jakieś tam te wiolki 1-3 gwiazdkowe, nie sądzę, żebyśmy na to patrzyli, może 4 już tak. Co jeszcze może na przyszłość planujemy? Oczyścić cały scenariusz. To będzie kolejny krok. Musimy dojść do Faimon, wtedy zacząć już challenge z Faimonu. Oczywiście wszystkie hole, czyli Hall of Wind, Hall of Fire i tak dalej, porobić, żeby dostać w końcu te potwory, które tam są dostępne. Oczywiście większość z nich to pasza, ale jest Konamija między innymi w nich, więc także jest spoko. Później w niedzielę warto by było, jakbym dostał Belladeona, to wtedy już jest kolejna dobra postać. Tak naprawdę postać, którą mamy od początku gry do końca możliwość zdobycia i używamy ją aż do końca gry, tak naprawdę do endgame'u, gdzie gracze już mają pełno różnych różniastych potworów, ale jeśli nie mają chase'u, archaniołów żadnych ani nic, to Belladeona użyją. Albo nawet jak mają, to tak czy siak i tak użyją czasem Belladeona. Więc naprawdę to jest dobra, przydatna postać i można ją łatwo zdobyć w niedzielę. Łatwo, niełatwo, musicie trafić oczywiście albo wy, albo jakiś gracz na czacie i musi być łaskawy, żeby was dodać. Także tak. Farmimy dalej oczywiście. Co tu nam poleci? HP procent. Zbieramy i replay. Lecimy dalej. Tak wygląda farmienie run. No niestety nie jest to najciekawsza rzecz na świecie. Ale nie będę przerywał teraz nagrywania. Mamy 44 minuty, więc... Za chwilę dokończymy dzienne misje. Podbijemy Hall of... Teraz jest chyba właśnie... To było Water? Chyba Water, więc przejdziemy tym Water dalej sobie po prostu. żeby już zrobić tę misję Water, żeby 3. i 5. piętro. Może nam by się udało z kryształami, jakbyśmy się za kryształy skrzesili, to byśmy zrobili to. Nie jestem pewien, czy to jest warte tego, aby to robić, więc raczej tego nie zrobimy za kryształy, ale 3. piętro chociażby oczyścić fajnie będzie. Fajnie by było też dostać tą runkę z Swift Speed, no ale to jest marzenie ściętej głowy, raczej będę tu farmił jeszcze długo po odcinku, żeby to zdobyć, albo będę farmił po prostu te giganty i liczył na cud, że to poleci po prostu. Biorąc pod uwagę moje główne konto, to runek Swift Speed na 2. slot leci bardzo mało. Niestety, taki jest mój drop na głównym koncie, że pomimo tego, że przez tydzień farmiłem non-stop, odnawiałem za kryształy energię i tak dalej, całą skrzynię energii zużyłem pełno kryształów. Poleciała mi 1 szóstka Legend Swift, ale oczywiście na slot 5. Na slot 2 poleciały mi jakieś tam średnie runy. Poleciała mi chyba 1 czy 2 piątki Speed Swift, które były bardzo słabe z substat, w ogóle nie były warte uwagi, więc tak 2 na 10 bym powiedział. No ale to jest moje ratio na dropienie runek, oczywiście ode mnie z gildii niektórzy ludzie i jak to oglądają, wiedzą, że mówię o nich, a tak naprawdę mówię konkretnie o jednej osobie. Mają bardzo dużo szczęścia do run i w bardzo szybkim tempie dogoniły mój rozwój konta, a nawet wyprzedziły, mógłbym powiedzieć. Bardzo niemiło się o tym przekonałem na arenie. W pojedynku na arenie dostałem po prostu mocno po dupie, bo miałem wolniejsze potwory. Może miałem mocniejsze na statach, typu tam atak, HP, ale jeśli zdążył zrobić ruch przede mną, zestunował wszystko, co sobie tam chciał zestunować, to wygrał. I proszę bardzo, udało się, jest speedruna. Widzicie, jak się chce, to się nie dostanie, ale jak się poprosi bardzo ładnie, to też się nie dostanie. Ja po prostu przyfarciłem. Ubieramy 4-gwiazdkowe, więc już jest ładnie. Zobaczmy, może od razu możemy jakiś set na niego dać. Tu słabe runy, tutaj no, HP nie mamy. Dobra. Dobra. Co tu mogę dać? No niech będzie ta runka tam 2-gwiazdkowa, tutaj ta 1-gwiazdkowa, żeby już był podbity trochę. Energy raczej nie mam żadnej, więc dobijemy sobie slot 3. Nie będę kombinował za dużo, więc przejdziemy po prostu na to i zrobimy sobie 3. slot, runkę może poleci nam. I wtedy przejdziemy na Garen Forest, porobimy te etapy na hardzie. Mam nadzieję, że będzie dosyć szło to sprawnie. Albo nie. Na Garen Forest na hard pójdę chyba po odcinku, sobie po prostu pofarmię to. Mamy 47 minut, więc myślę, że to już jest konkretny czas trwania odcinka. W międzyczasie pójdziemy teraz po prostu jeszcze do końca odcinka, dokończymy wszystkie daily challenge, które są i spróbujemy zrobić challenge z 3. piętrem Hall of Water, więc tak. Po odcinku raczej nie będę farmił esencji, ponieważ jeszcze nie uważam tego za jakby bardzo przydatną rzecz, żeby przebudzić te potwory. Oczywiście warto jak cholera przebudzać potwory, ale po prostu przez to, że mam no, dosyć ograniczony czas na nagraniu i po nagraniu na to konto mam ograniczony czas, to nie będę skupiał się na farmieniu esencji, tylko na rozwoju run, na wzmocnieniu potworów. Wtedy jak będę efektywniej na wyższych piętrach radził sobie z esencjami, to powinno pójść po prostu sprawniej. Dobra. No, zobaczymy, czy poleci runka, czy nie. Mam nadzieję, że tak. No, dawaj. Jest. Poleciała. Także przechodzimy sobie do run od razu. Ubieramy runkę. Brakujący slot. Mamy set Swift już, więc już ma trochę speeda, te 30 parę. Zrobimy mu od razu power up, żeby jakoś to wyglądało. Tylko teraz pytanie, do ilu power upuje białą runę. No zobaczymy, jakie substaty wejdą. Flat HP. Super. Flat HP, flat def. Dobra, zostawiamy ją na plus 6 na razie. I nie robimy tego dalej. Przechodzimy sobie teraz do challenge. Zobaczymy, co musimy wykonać dzienne. Jeszcze mamy Come Back When You're Ready, Show Off Your Friendship i Conqueror of the Sea. Także idziemy na Conqueror of the Sea oczywiście. Zrobić sobie B1 naszym składem podstawowym. Już teraz aktualnie będzie on wyglądał tak raczej, ponieważ fery będziemy rezygnować z niej. No jak już mówiłem, nie uważam tego potwora za wartego uwagi, za przydatnego mega mocno. Oczywiście są dobrze zbudowane niektóre elusje, które są użytkowe, użyteczne, ale nie powiedziałbym nadal, że są dobre. Nawet na mid-game'ie, powiedzmy, bo moje konto główne jest na mid-game'ie, ja to tak nazywam. Nawet może dopiero dobija się do mid-game'u. Tak, w tej grze naprawdę można rozwijać się na bardzo różne sposoby. Niektórzy rozwijają się szybciej, wolniej. Oczywiście to jest dużo szczęścia. Trzeba mieć, żeby rozwijać się bardzo szybko. Dlatego ja mówię, dobijam się do mid-game'a na moim głównym koncie. I po prostu jak trafię czasem przeciwnika z elusią, to nawet się nie boję, szczerze mówiąc. Po prostu atakuję go w ciemno. I zazwyczaj się nie mylę, że zabiję ją na kilka hitów. Albo nawet jeśli jest przytankowana i przeżyje po prostu no, sporo ciosów, to cała jej drużyna zdąży umrzeć, ona nie jest w stanie ich odleczyć. Jedyne co może zrobić, to uśpić kogoś na 2 tury chyba. Może raz na jakiś czas sfrizować i wyleczyć, kasując efekty negatywne, ale nie jest to mega użyteczna postać. Niestety. Albo niestety, no bo dostajemy ją na starcie. Jakby dawali na starcie zbyt mocne potwory, to też by było trochę bez sensu. Więc myślę, że jest dobrą postacią na starcie, jeśli ktoś potrzebuje tego typu postać. A no tak, nie mamy sfokusowane na bossa, więc szybko fokusujemy. Pyk. Czyścimy sobie tutaj pięknie B2. Jak widzicie, nie stanowi żadnego problemu dla nas. I zaraz idziemy na B3, ograć to. Jeny, jak to strasznie wygląda na nagraniu, jak ja mam całe białe tło za mną. No niestety, nie jestem w stanie tutaj nic poradzić w tym temacie. Nie replay, tylko idziemy na B3, zrobić sobie challenge'a. Raczej damy radę. Tak mi się wydaje, że damy radę. Możliwe, że nawet dojdziemy do B4 i wtedy B5 nas rozjedzie. A zobaczymy, jak to będzie szło. Kurde, 52 minuty nagrania. Sobie stwierdziłem, wejdę, nagram jakiś taki odcinek. Myślałem, że będzie koło pół godziny, a tu 52 minuty. I szczerze mówiąc, nie widzę momentu, kiedy miałbym robić jakiekolwiek cięcie. W sensie, cały czas staram się coś opowiadać, mówić. Cały czas się coś dzieje na ekranie. No, były te momenty, co musiałem oczywiście edytować ustawienia kamery, no ale nie jestem w stanie tego jakby pozbyć się. Myślę, że to było też głupie wycinać te chwile, kiedy ta kamerka, te ustawienia kamery zasłoniły Mobizena. Myślę, że to nie jest mega uciążliwy moment, bo to zawsze było w trakcie farmienia. Więc tak, zaraz dokończamy dzienne challenge i będzie pierwszy raz odcinek, gdzie jest dłuższy po prostu. No ale opowiadam też trochę o runkach, o postaciach, więc myślę, że jakoś to przebolejecie, wybaczycie. No i oczywiście mówiłem, że te odcinki w tygodniu będą musiały być dłuższe. Dopiero podsumowanie będzie krótkie. Krótka oczywiście, tak mówię, a pewnie będzie też koło 20 minut. No ale cieszę się bardzo, że podoba wam się ta seria. Cieszę się bardzo, że jest pozytywny odzew, że oglądacie te odcinki, bo widziałem watch time i naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Przejdźmy sobie do challenge'a, odbierzemy go od razu. Halo, halo, challenge'u, tu jest, ok. Dostajemy Decamerona. Teraz musimy zrobić Continuous Damage. To nie jest przypadek, że dostajecie Decamerona, ponieważ właśnie to Decameron jest waszym pierwszym potworem, który ma Continuous Damage, więc bierzemy go sobie. Ile tu mamy expa? 82%. Tak jak mówiłem, odbierzemy sobie challenge, stąd powiedzmy z achievementy odbierzemy. I mamy 10 level, odnowiona energia, więc przechodzimy sobie... Nie chcę kupić nic od was. Przechodzimy sobie na... Hall of Water, myślę, B2 będzie bezpiecznym rozwiązaniem, żeby wyjąć tego, dać Decamerona w to miejsce i zrobić po prostu Continuous Damage na bossa. Pamiętam, jak robiłem te challenge na moim głównym koncie, Jak ja już miałem 50 level, czy tam ten 40 któryś, jak to wchodziło, raczej 50, to było po prostu dla mnie problematyczne zrobić continuous damage i nie zabić tego hall. Robiłem na B, tam B7 powiedzmy, ten continuous damage nie wchodził, robiłem na B5, zabijałem jednym strzałem, jak Veromosem to robiłem, czy tam no nie jednym powiedzmy, ale też nie wchodził czasem, więc to później wziąłem chyba Berettę, poszedłem na B4, dorzuciłem ten Phoenix Fury, czy jakoś tak to się nazywa i zrobiłem te dwa continuous damage. Jakoś się udało. Dobra, czy teraz się udało ten challenge? Nawet nie patrzyłem, szczerze mówiąc. Z tego co widzę, Decameron przeżył, więc jest szansa. New challenge achieved. Dobrze, mamy to. Jak widzicie, continuous damage wszedł. Dostaniemy 20 mid water. Mamy zrobić B5 teraz. Piąte piętro bez pomocy żadnego znajomego. Ok, da się. Zobaczymy jak to pójdzie. Nieprzypadkowo dostaliśmy też tutaj continuous damage na Hall of Water, ponieważ Hall of Water ma sporo HP, a continuous damage ładnie procentowe HP kasują. Także tak mi się wydaje, że to właśnie tak kierowali się twórcy tej gry, dając ten challenge specjalnie w ścieżce wody, żeby pokazać wam, że continuous damage'ami możecie naprawdę ładnie zranić sobie ten Hall of Water. Tak samo continuous damage'ami można kasować sobie i giganty, i dragony tak naprawdę. Dragony da radę, ale trzeba się pobawić. Giganty bardzo łatwo continuous damage'ami zjedziecie. Także myślę, że to warto kombinować potwory z continuous, żeby jakoś przebić się na GB10 też. Jeśli nie macie standardowego teamu oczywiście. Czuję, że powinienem wyjść ze Steama, bo zaraz może przyjść do mnie jakaś wiadomość, także opuściłem Steama, żeby nikt nam nie przeszkadzał w nagraniu. Jak widzicie, no idzie strasznie słabo. A dlaczego? Bo tarcza. Tak, zapomniałem, że tu niektóre bossy mają kryształki z Invincible, który powoduje, że nie możemy go ranić. No i w ten sposób umarliśmy. Zaczniemy to jeszcze raz po prostu z lepszym fokusem i powinno pójść sprawniej. Czy dzienne misje mamy wykonane? Wszystko? Halo, halo, co tu się dzieje? Nie, show off your friendship. Także zróbmy jeszcze szybko show off your friendship. Dla osób, które może tam już stwierdzą, że nie chcą oglądać tego, jak sobie walczę na B4, B5. No dobrze, mam nadzieję, że spodobał wam się odcinek, bo więcej informacji raczej nie przekażę, tam ciekawych może coś dopowiem, także możecie posłuchać jeśli chcecie, ale tak naprawdę odcinek już mógłby się zakończyć, bo dokończę właśnie zaraz wszystkie dailiki i będę po prostu starał się zrobić challenge wody, piąte piętro. Mam nadzieję, że tą drużyną, którą mam z takimi runami uda się to, albo chociaż czwórkę pokonać na razie i to by było spoko całkiem. Biorąc pod uwagę fakt, że między nagraniami no nie bardzo mi przypada do gustu grać jakby i chce mi się w to grać między nagraniami, także, to znaczy chce mi się. Na tym koncie nie bardzo wtedy jest to jakby sensowne grać, jak nie patrzycie, jak nie obserwujecie tego, ponieważ to wtedy ta seria nie miałaby sensu. Jak ja bym rozgrywał 3/4 rzeczy poza odcinkiem, tylko bym wam powiedział, a słuchajcie, zrobiłem sobie B5. I tyle. A wy byście mówili, ale jakim składem robiłeś? Jakie runy masz na nich? No i były wtedy problemy, wyjaśnienia i tak dalej. Ja wolę to wszystko nagrać, żebyście wiedzieli. Niestety, odcinek będzie miał godzinę ponad. Na pewno ponad godzinę. A także no, mam nadzieję, że przebolejecie jakoś to, przebrniecie przez to wszystko. Ale jeśli was to interesuje naprawdę, albo słuchacie sobie tych odcinków, to staram się wszystko tłumaczyć. Zaraz mamy dzienne skończone. Jak najbardziej tak. 2 ostatnie dzienne do odebrania, jak widzicie nie jest to żaden problem, tak naprawdę gdybym robił od razu dzienne, to jest zajęcie na 5, no dobra, może 5 minut nie, ale 10 chyba maksymalnie. Spróbujmy teraz zrobić B4. Oczywiście jest invincible na prawym kryształku, więc ustawiliśmy fokus, żeby zabić go na starcie prawy kryształek i wtedy dopiero bossa. Żebyśmy niepotrzebnie nie atakowali bossa, gdy on jest niewrażliwy na żadne obrażenia, na jakiekolwiek obrażenia. Także no, nie mamy jeszcze cleansera, żeby się tym zajął. Nie mamy Belladeona na przykład. Całkiem sprawnie idzie to czyszczenie. No ale trzeba przyznać, że Lapis po tym update'cie, co był, robi bardzo ładne obrażenia. Ma jeszcze utility ze względu na usuwanie atak baru. Trzecim skillem się leczy, także to jest naprawdę solidna postać. Aktualnie solidny potwór, którego możecie na starcie rozwijać w ciemno. Raczej nie dostaniecie szybko lepszego potworka niż Lapis, jeśli chodzi o obrażenia i utility, czyli użyteczność, użytkowość jakąś w rundach. Bo i ma death break i odbiera atak bar. Leczy się, czyli ma ładny sustain całkiem. Runy wampiry, jak dostaniemy z Faimon, to raczej będą właśnie trafiały na Lapis. Myślę, że powinniśmy teraz tego atakować do czasu, aż boss nie strzeli sobie tego ostatniego hita. I teraz fokusujemy bossa, bo on oczywiście, jeśli zabije nam coś, od razu wykonuje kolejny atak. To jest bardzo niefajne, bo jak widzicie, przegraliśmy znowu, czyli jak widzicie, na razie nam się nie uda B4 zrobić, dopiero jak podbiję runki, możliwe, że wtedy. Natomiast nie będę robił tego poza nagraniem. Poza nagraniem pofarmię kolejne runy, raczej na piętrze B5, B3, jest B5, B2, B3, zobaczymy jak będzie szło. No i co, mam nadzieję, że odcinek się podobał. I to tyle na dziś, pa pa.